pod tytułem Poezja stanu wojennego z długim podtytułem Antologia wierszy, piosenek, kontrafaktu, parafraz i fraszek. Redaktorem tej książki jest pani Anna Skoczek, która nie mogła być z nami, ponieważ zaproponowała. I może miała szczęście. To się okaże. Ale za to jest z nami pan Tomasz Jastrą, którego witam. A ja się nazywam Roman Kraczyk. I sam się witam zatem. Będziemy we dwójkę musieli udźwignąć to, co normalnie byśmy w trójkę dźwigali. Mam nadzieję, że damy radę. Pan Tomasz Jastrun jest nieprzypadkowo i to bardzo nieprzypadkowo, dlatego że tak wyszło, że w tym wyborze najwięcej wierszy tu pomieszczonych to są właśnie jego wiersze, pana wiersze. To nie jest tak, że tym kierowaliśmy się tą ilością, ale nie zawadzi wspomnieć, że właśnie tak to wygląda ilościowo również. Na początek może, ponieważ książka nie jest znana Państwu, powiem dwa słowa tytułem, ja wiem, reklamy, wprowadzenia. Co to jest? No to jest, proszę Państwa, antologia, która zawiera, no tak z grubsza biorąc, jakby dwa działy, tak? Dział profesjonalnej poezji i poezji nieprofesjonalnej. Jeśli w ogóle taki podział ma sens, ma, tak? No ma sens. No, a to też sam to, że półprofesjonalni, na przykład, może niektórzy. Jest to pewien problem. To się nie mieści, to się nie mieści. Szczególnie, że wiele z tych aktów artystycznych wtedy miał charakter bardziej publicystyczny, z natury sytuacji ówczesnej, prawda? Więc ja oczywiście rozumiem, co pan mówi i tak można, prawda, podzielić bez jakiegoś dużego błędu, ale dziedzina artystyczna, przede wszystkim słowo, ale też z obrazem, to bywa ten problem, prawda? Czy na przykład malarz tak zwany prymitywny, Nikifor, czy to jest malarz profesjonalny, czy nie, jednak jest, prawda? Więc to, ja tylko tak zwracam uwagę na tę sytuację, która dla mnie psychologicznie jest ciekawa i niepewna. To dobrze, przyjmę to zastrzeżenie, no ja jakby opowiadam, co było zamysłem redaktorów, tak? A zamysł redaktorów książki był właśnie taki, żeby tak to powiedzieć. Tam jest więcej tych działów, ale z grubsza to można to sprowadzić do tego podziału twórców profesjonalnych i twórców nieprofesjonalnych. Czy pan obliczył, ilu tam jest w ogóle autorów? Nie obliczałem, ale jest kilkudziesięciu na pewno. Właśnie, nawet gdyby 5% przyszło na to spotkanie ze swoimi wierszami, żebyśmy mieli największą publiczność. To jest to, że... nikt nie jest doskonały, no ale cóż... Ja mam nadzieję, przepraszam, ja mam nadzieję, że wszyscy dostali. Przepraszam, ja jednak muszę odebrać. Proszę, żona nie ma klucza. Tak, proszę, żona. Rozumiem. Więc jest jakiś mały dramat też z tym. Nigdy bym sobie, gdyby było troszkę więcej osób, nigdy bym sobie nie pozwolił na takie upublicznianie moich dramatów rodzinnych. W cudzysłowie. Kluczy do samochodu, zdaje się. Do domu. No mam, znaczy, no tak, właśnie tutaj mówię przy Państwu. No. Nie ma klucza? Nie ma klucza, ale my mamy sąsiadów, więc u nich z dwójką dzieci, bo jestem młody ojciec. Dobrze, przejdźmy do meritum. Przepraszam, ja panu przeszkadzam. Nie, kończymy prezentację książki, prawda? I ona się właśnie składa, w dużym uproszczeniu mówiąc, z takich dwóch części. One mają taką wspólną cechę, że większość tych utworów profesjonalnych twórców też jest ku pokrzepieniu serc pisana, prawda? Czy jakoś tak ta okoliczność, że trzeba krzepić serca, się przejawia w wielu z tych utworów profesjonalnych, no i we wszystkich tych, nazwijmy to, nieprofesjonalnych. Ja bym to tak widział. Naturalnie ci profesjonaliści, no to oni czasem się zastanawiają, co złego dla formy wynika z tej sytuacji, prawda? Z tej sytuacji czołgów na ulicach, grozy, ale też z tej sytuacji jedności, wspólnoty, solidarności, my, oni, prawda? Zagajewski, Miłosz. No nieprofesjonalnie się tym nie przyjmują. Tak czy tak, to co zostało po 30 latach, to zostały utwory mobilizujące, bojowe, optymistyczne, ludyczne, typu Zielonowrona na przykład, śpiewana do dzisiaj chętnie przez ludzi mojego pokolenia, którzy byli lub nie byli internowani, ale jak jest okazja,
trochę tę zieloną wronę zaśpiewają. I to jest koniec wstępu. A teraz chciałem, żeby wprowadzić jakoś chytrze Pana do rozmowy o tych wierszach i głównie o Pana wierszach. Korzystamy z tego, że Pan jest z nami tutaj. Przez nawiązanie do książeczki uroczej, naprawdę, ja mam do niej wielki sentyment. Pewnie ogromna większość tych, którzy ją pamiętają, czytali. Jarosław Marek Rymkiewicz, Rozmowy Polskie latem roku 1983. Naprawdę książeczka urocza, bo to Senevrati, prawda? Otóż nawiązuje do tej książki, pewnie Państwo pamiętacie, ale może nie tak bardzo dokładnie. Jest tam opis pensjonatu gdzieś pod Sejnami. W tym pensjonacie przebywa Pan Mareczek, czyli zarazem autor. Jarosław Marek Rymkiewicz jest tym narratorem, Panem Mareczkiem. I wśród gości się kręci Pan Gienio. Pan Gienio jest taki człowiek, który dzisiaj by się powiedział konserwator, tak? Konserwator sprzętu, coś takiego. I on też drewno robi, Pan Gienio. I dialogi się odbywają między tymi profesorami, Panem Gieniem, innymi profesorami, ludźmi kultury i tak dalej. Otóż Pan Gienio mówi w którymś momencie o tym, jak był pałowany intensywnie w czasie manifestacji gdzieś tam w Warszawie. I powiada, że jakby nie uciekł w którymś momencie, to by do dzisiaj pewnie siedział. I tu cytuję. Teraz, żeby pan wyszedł, pociesza go pan Stefan, który gra na wiolonczelu. Od dziś jest amnestia. A tam jest, tu wtrącamy, lata 83, była mała amnestia wtedy, potem była rok później większa amnestia. Wróćmy do Pana Gienia. Pan Gienio ma taką przemowę dłuższą i powiada tak o amnestii. Ta ich amnestia to nie jest żadna amnestia. Tych, co chcą, to wypuszczą, a tych, co chcą, to nie. Komisji Krajowej nie wypuszczą. I Kuronia za Tasiem Michnikiem też nie. Ta ich amnestia to dubę potus. Przepraszam, tak jest. I tu zaczyna się dłuższy wywód Pana Mareczka Jarosława Marka Rymkiewicza na temat tego użycia formy Adaś w stosunku do Adama Michnika. Pan Gienio nie zna osobiście Michnika, mówi o nim Adaś, a Pan Mareczek, Jarosław Marek Rymkiewicz, tak trochę zna Michnika, ale właśnie nie ma tytułu mówić Adaś z takich przesłanek ogólnych, ale on też mówi o nim Adaś. Dlaczego? On sam, Pan Mareczek, też przecież mówiąc o Michniku, takim czułym obdarzał go imieniem. Adaś napisał, Adaś udzielił wywiadu, Adaś mówił przez radio, Adasia zamknęli, Adasia wypuścili, znów zamknęli. Adaś przyłożył Pinochetowi, naszemu też przyłożył, jego tylko puszczał. Adaś żeni się z wnuczką naszego marszałka, jak zechce, to i z wnuczką Lonki się ożeni. Co pomijam? I ostatni fragmencik, kiedy Pan Gienio mówi o systemie komunistycznym. Ta ich struktura, mówi wywijając się kieron nad piennikiem Pan Gienio, to zaraz się rozleci. Jak mnie wtedy wypałowali, to zrozumiałem, że to już jest ich koniec. Każdy, kogo wypałują, zaraz to pojmuje. Raz się rozleciało, to znów się rozleci. I na końcu, odchodząc w kierunku domu, Pan Gienio zwraca się jeszcze ku wbitej w pieniek siekierze. I Pan Marcin, ja też Panie Gieniu uważam, że to długo nie potrwa. Coś takiego w ogóle nie ma prawa istnieć. Adaś ich załatwi, mówi Pan Gieniu, wysłuchując siekierą. Jak Boga kocham, że On ich załatwi. Jak Mu pomożemy, Panie Gieniu, jak Mu pomożemy. Koniec tego fragmentu. Otóż dlaczego ja to Panu chciałem przeczytać? Dlatego, żeby powiedzieć coś, co pewnie Pana nie zdziwi, będzie banalne. To stwierdzenie, że mianowicie no był to czas z jakiejś Arkadii, prawda? W tym sensie, że można powiedzieć, że blisko 100% aktywnej części społeczeństwa polskiego, wyjąwszy komunistów, blisko 100% aktywnej części społeczeństwa polskiego, rzeczywiście, tak jak to opisuje Rymkiewicz, no, czuło się
jednością, czuło się wspólnotą, czuło się dlatego jak mówiła Ada Zielona Miękniku, prawda, tak jakby powiedzieli, gdyby ważną figurą był Wiesław Szanowski, to mówiliby oni w Wiesiu, prawda, starszym panem już. No, coś takiego było wtedy, co się kompletnie rozlazło i ta poezja, o której będziemy za chwilę mówić, ona też powstała w tym czasie, prawda? W czasie, kiedy pan Gienio mówił o Adamie Wniku, Adaś i wszyscy podobnie. Jak pan dzisiaj myśli o swoim ówczesnym poglądzie na tą jedność narodową? O właśnie. No, znaczy, wiadomo, że jak jest sytuacja wojny, powstania, jakiegoś ruchu rewolucyjnego, to ci, którzy są w tym nurcie, myślą bardzo podobnie, nawet niewolniczo podobnie, znaczy mieli bardzo podobne emocje. To nie było oczywiście 100%, może to nawet nie było 50%, ale byśmy przekonani, że to jest najlepsza część narodu, a przynajmniej bardziej myśląca i wrażliwa. I byli oczywiście ludzie zafiksowani po drugiej stronie. Nie zawsze podni, nie zawsze nieuczciwi, jak się potem okazało. W ogóle podziały jakby ideologiczne i moralne okazały się potem inne niż... Znaczy, ten często tożsamy z tamtymi, prawda, ale też czasami inny. No, najlepszy powód, jeżeli pan przywołuje Jarosława Markarewicza, to on był w życiu teraz pozytywnie nie napisał nic o Michniku. I byłby bardzo nieszczęśliwy, gdyby wiedział, że ja uczestniczę w spotkaniu, gdzie się czytuje fragment jego książki, bo uważa, że też jestem jakiś lewak i że najlepiej mnie przemilczeć, prawda. Więc to jest to właśnie, co się stało. Ja z Michnikiem też nie mam dobrych stosunków, szczególnie, żeby to jeszcze skomplikować i z Gazetą Wyborczą, więc to tak musi być, zawsze było i jest, chociaż oczywiście, jeżeli się tego doświadcza tak namacalnie. Ja czytałem o takich rzeczach, prawda, o tych sporach po 18 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, po tych strasznych konfliktach między socjalistami, liberałami i tendencją, tak. Że to się jakoś powtarza w podobnych trochę rejonach innego sposobu myślenia, ale też dlatego, że często człowiek jest zaskakiwany w jakiejś grupie i potem przejmuje poglądy tej grupy i broni dosyć długo. To też jest taki dosyć częsty mechanizm. Ale ja nawet mogę powiedzieć, że więcej, no, pamiętam, że pierwszy numer wezwania podziemnego pisma, które publikowałem z kolegami takiego kulturalno-społecznego, to mi wydrukował Stanisław Michalkiewicz, który jest rzeczywiście takim chorym antysemitą i moim zdaniem człowiekiem jakoś szczególnym tutaj, naprawdę. No, a wtedy pewnie wtedy nie było, albo to nie było wtedy ważne. Wtedy albo nie było, albo nie było ważne i tam się takimi rzeczami wtedy nie... Wszyscy mieliśmy nic innego na głowie. Takich przykładów jest, prawda, dużo, że często mi się wydaje, że też to się zdarzało, że uczestniczyłem w jakichś przedsięwzięciach z ludźmi, z którymi potem nie chciał specjalnie mieć dużo do czynienia. No, to samo, kiedy byłem internowany. Ja się pamiętam, jak tą Krajową Komisję z Białołęki, bo ja się przez rok ukrywałem. Teraz w newsweeku, tym, który jest taki mój tekst wspomnieniowy o tej nocy stanu wojennego. Ja uważam, że to jest bardzo szczególna noc. Też o której ja mam wiersze, taki jeden wiersz, który zresztą podobał się Szymborskiej właśnie o tej nocy stanu wojennego, czy o tym przełomie, prawda? No ja w każdym razie miałem tą noc tak atrakcyjną, jak to jest możliwe, w tym sensie, że miałem nie wymyślił większych atrakcji w sensie filmowym, powieściowym, bo szalenie literacka była to moja noc, z fragmentami Wesela Wyspiańskiego. Ja wpadam na jakieś przyjęcie, wszyscy tańczą, pijanie, krzyczę, prawda, jest inwazja pewnie sowiecka, tak myślałem, no oni wszyscy tańczą i mnie słuchają, no zupełnie miałem właśnie, że ja uczestniczę w temacie Wyspiańskiego. Jakoś los rzeczywiście mi pozwolił uczestniczyć bardzo mocno w tamtym wydarzeniu. Też jest ważne to, że ja byłem tym, który budzi, a nie byłem budzony. To jest wielki przywilej na wojnie, prawda? I też do obserwacji również, prawda, takich psychologicznych czy artystycznych. Te moje wiersze, bo to może tutaj trochę o tym mogę coś powiedzieć. No one rzeczywiście wynikały wtedy z takiej absolutnej potrzeby pierwotnej niemal, takiej fizjologicznej, jakiego przeciwstawienia się temu, co wtedy było. W pierwszym dniu byliśmy zupełnie bezbronni. I tylko właściwie było słowo, i nasza solidarność, i słowo, i nasza wspólnota.
I to rzeczywiście jakoś funkcjonowało świetnie, prawda? Ta siła naporu, sił, które nam się wydawały ciemne, mroczne, no była tak duża, że wszelkie nasze różnice ideowe i inne właściwie przestawały istnieć. Za to objawiły się po latach, to znaczy po kilku latach. To i tak trwało bardzo długo. Znaczy mi się wydaje, że jest to jakiś fenomen skali nawet może światowej czy europejskiej, że ten opór jednak społeczny, biorąc pod uwagę jego skalę, był tak długi i wytrwały. To się kiedyś musiało wykruszyć i zmienić formę, bo to na to nie ma rady, ale przecież ten rok stanu wojennego jest takim rokiem rzeczywiście wyjątkowym, jeśli chodzi o zalety polskiego społeczeństwa. Znaczy, wtedy można było Polskę kochać w łatwiejszy sposób niż chyba teraz jest kochać, znaczy lubić. A wtedy było to rzeczywiście dosyć proste, bo to było tak klarowne, były te szlachetne zachowania ludzi, taki rodzaj bezinteresowności jakiejś w grupie, prawda? Więc to, a przy tym winie dobrej sprawy, no, cokolwiek by powiedzieć. Nie chcieliśmy po prostu, żeby kraj był wolny, żeby różne nurty i różne sposoby myślenia mogły mieć swój głos. No co teraz to mamy i ze wszystkimi tego wadami, ale też i zaletami. To, o czym mówiliśmy do tej pory, to się przejawiało bardziej na poziomie personalnym, prawda? Podziały, które później nastały i które musiały się pojawić, ale być może nie musiały się pojawić w takim natężeniu, jak je dzisiaj znamy, prawda? Pan wspominał o prawdopodobnej reakcji Jarosława Markarkiewicza na pana obecność. No, nie wiemy, czy by taka była, ale możemy się zgodzić, że mniej więcej tak to w Polsce działa dzisiaj, prawda? W tym sensie to jest absolutnie prawdziwe, co bym powiedział. Tak, i bardzo dużo pieniędzy na to nie postawił, ale sporo bym postawił. Rozumiem. Ale to jest to płaszczyzna takich zaszłości, no bardzo, bardzo mocnych emocjonalnie, tak? Zaszłości między ludźmi, prawda? Ktoś kiedyś powiedział, że jest chamem, zdrajcą, prawda, coś takiego, no to zapada, tak? I ciężko potem się żyje. Ale jest inna rzecz, mianowicie ta platforma wspólnoty, prawda? Ta organizacyjna platforma, to Solidarność była, prawda? Ona też jakoś odeszła w zapomnienie. Tu przeczytał pan fragment drugi i ostatni z Rynkiewicza, z Rozmów Polskich, który zilustruje tą ówczesną, nieprawdopodobną wiarę w Solidarność, no, która z dzisiejszego punktu widzenia jest czymś jakimś, jak młodzież mówi, kosmos. No. Otóż pan Maraczek w myśli odpowiada na takie czyjeś stwierdzenie, że jak ktoś umrze, no, to już będzie inaczej, tak? Dokąd żyje, coś w tym guście. I ta odpowiedź jest taki wewnętrzny monolog prowadzi pan Maraczek, mówi, no ale ja jako Polak to nigdy nie umrę, bo jak umrę nawet, no to dalej będę tym truchłem polskim, który służy Polsce, bo Polak tak ma. I tu cytuję. I pan Maraczek z prawdziwą przyjemnością wyobraża sobie siebie samego, ale już umarłego, już cokolwiek zytlałego pana Mareczka, który właśnie umarł i widzi, jak on, ten dopiero co zmarły Mareczek, nadal będąc obecnym i wcale nie zamierzając rezygnować, mimo rozkładu ciała, a może i ducha, z duchowej obecności w sprawie polskiej, z duchowego świadczenia na rzecz tej sprawy, udaje się właśnie on, duch pana Mareczka, albo jego upiór, autobusem pośpiesznym D do pałacu u zbiegu krakowskiego przedmieścia i Nowego Światu, ponieważ jest to akurat ten dzień miesiąca, w którym w tym pałacu pan Mareczek, a teraz już upiór pana Mareczka, powinien opłacić miesięczną składkę związkową oraz miesięczną składkę na uwięzionych i prześladowanych. W związku z czym, całkiem bez związku z ostatnią kwestią profesora, chyba że ktoś umrze, pan Mareczek odpowiada, pokąd płacimy składki, Solidarność żyje. Ja płacę, mówi profesor. Ja też. I obaj, pan Mareczek i profesor, dumni z tego, że płacą, a choć to taka mała sprawa, to płacenie składek, to przecież duma jest ich, myśli pan Mareczek, całkiem uzasadniona, bo w istocie niestety jesteśmy dumni, że co miesiąc wyciągamy z portfela po 200 czy 500 zł i ukradkiem wciskamy te nasze 500 związkowym skarbnikom. Ale z tego, że mamy nasz związek, że należymy do niego, że nie pozwoliliśmy go zniszczyć czerwonym, że Solidarność żyje, że okazała się silniejsza od siły i będzie żyła, myśli pan Mareczek, pokąd żyje Polska, bowiem Solidarność i Polska to jest już to samo, nie minie 100 lat, 150, 500 i tak dalej. Nie kontynuuję. Rynkiewicz mówi wtedy, Solidarność to jest
taki fenomen, który zawsze zostanie i Polsce będzie zawsze służył. Otóż to jest ten drugi wymiar, inny trochę, tej przemiany, tego czegoś, co się nam rozspało, prawda? No tak, też jest ciekawe, pan czyta prozę tutaj, a rzeczywiście proza miała się kiepsko w tych pierwszych miesiącach stanu wojennego. Chyba że do prozy zaliczyć się reportaże, relacje, dokument był wtedy ogromnie ważny, a ze sztuki no to cośmy wtedy nazywali poezją, co czasami było poezją, a czasami było takim właściwie emocjonalnym wyrażaniem swoich uczuć w formie poetyckiej, tak bym powiedział. Zresztą pierwsza wielka krytyka przyszła ze strony Miłosza, który napisał taki tekst Szlachetność niestety, widząc też wszystkie słabości ówczesnej sztuki pod taką presją polityczną i społeczną, to trochę był taki arbur socrealizm, prawda, to co żeśmy uprawiali i ja dlatego też nie jestem szczęśliwy z doboru tych wierszy tutaj, bo one są tam w tej antologii, są takie moje wiersze właśnie najbardziej patetyczne, proste i patriotyczne, które ja najmniej teraz lubię, dlatego że mi się wydają gorsze poetyckie, ja się ich nie wstydzę, dlatego że to była wspólnota naszych emocji, ja miałem masę spotkań, głównie w mieszkaniach prywatnych, podziemiach kościołów, gdzie frekwencja była nieprawdopodobna, także ja teraz nie cierpię, że jest tak mało osób i nawet dwie osoby śpią. No to jest właśnie wzruszające. Tak, bardzo wzruszające, bo miał temat na wywiadu. Ale tak, ale i to były czasami w mieszkaniu 100 osób, prawda? I ja pamiętam, miałem takie spotkanie na Stegnach, zresztą to też mówi wiele o naszej konspiracji, gdzie nie mogłem tego mieszkania znaleźć. Jakieś dzieci mi powiedział, że spotkanie to tajne jest tam, więc tam trafili, byli ludzie z takiego, z polskich kolei państwowych, znaczy cały przekrój kościół. To było takie niezwykłe, to nas tak głęboko tu szpiku kościół poruszało. I mianowicie, że tam byli kolejarze, urzędnicy, inżynierowie, wszystkie warstwy społeczne były razem, które tam pewnie nigdy w tej fabryce kolejnej, co to było, by się tak nie spotkali. Na jakimś wydarzeniu, które było emocjonalno-artystyczne. I pamiętam też taki mocny odbiór tych moich wierszy, prawda? Że mam takie poczucie mocnego uczestnictwa. Przynajmniej nie wiem, tak. I że te wiersze, które pisałem, oczywiście z myślą o każdym czytelniku, ale tak mi się wydawało, to jest intelektualnie, były świetnie odbierane przez tak zwanego prostego człowieka, prawda? Ja tego telefonu nie włączam ze względu na problem z kluczami, ale to rzeczywiście było dosyć, to nie było dosyć niezwykłe, to było niezwykłe. Jeszcze pamiętam, że na tym spotkaniu ktoś mi dał mój tomik przepisany ręcznie przez takiego faceta, który nie mógł przyjść, dlatego że przewalał wagon węgla ten w pracy, prawda? I nie mógł przyjść. I też pamiętam, ja już nie pamiętam jaki był tego finał, jak odwiedzałem Anię Walentynowicz w szpitalu, robiąc taką książkę o niej, taką jej spowiedź, monolog, to też pielęgniarki z tego szpitala chciały właśnie zrobić spotkanie ze mną, jak mnie tam zobaczyły w tym szpitalu. Ona była jak święta na tym łóżku, na bananach. Więc to też bardzo wiele mówi, że to podziemie było rzeczywiście pełne światła, można powiedzieć. Ale też ciężko mnie schwalić twórców stanu wojennego i potem pilnujący spuścizny po stanie wojennym, ale trzeba to jednak powiedzieć już dzisiaj, no, że ten stan wojenny był zrobiony naprawdę w rękawiczkach. Znaczy może to były rękawice bokserskie czy inne, ale że myśmy się bali pierwszego dnia i drugiego, a potem już coraz mniej. Że to ryzyko nie wydawało się takie wielkie, chociaż oczywiście nie było wiadomo, że to się nie przerodzi w coś innego. Zawsze taka możliwość była. Ja wczoraj? Może przedwczoraj. Byłem przesłuchiwany jako świadek w sprawie zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. IPN warszawski mnie wezwał, jest takie śledztwo, jak się okazuje. Komisja do badania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu i tam przesłuchiwano mnie na okoliczność mojego internowania, które zostało uznane jako zbrodnia przeciwko narodowi. Nie przez sąd, bo sąd to odrzucił. Dlatego całe to zbieranie tego materiału jest kompletnie od czapy. Dlatego, że wszystko, ten kto umie mówić i pisać, to już to opisał po 100 razy. A ta pani prokurator żądała ode mnie, że to się było, to mało przyjemne się czuć, jak Narkowiecki kiedyś.
nie dosyć, że musiałem jechać przez miasto, nie mogłem znaleźć parkingu, musiałem płacić za parking. I to jeszcze to było nieprzyjemne, więc ja mówię, wie pani, no mnie jakoś tam maltretowali w tamtych latach, ale nie spodziewałem się, że w kilkadziesiąt lat potem z tego powodu znowu był maltretowany przez panią tym razem. No. Więc ona jakoś tam się tłumaczyła, ale też ja nie mam poczucia, że to była zbrodnia przeciwko narodowi polskiemu. Wtedy tak uważałem, znaczy ja wtedy oczywiście miałem takie poglądy, że to jest jakaś potworna zbrodnia i nawet porównywałem to do okupacji hitlerowskiej. Pamiętam ojca mojej żony, który był łakowcem i walczył po powstaniach, spojrzał na mnie jak na idiotę, no i miał trochę racji, prawda? To jednak są rzeczy nieporównywalne. Znaczy skala szkód z stanu wojennego jest trudna do wymierzenia, bo to był taki proces gminny, który w Polsce występował wtedy w sensie duchowym, prawda? To miało i też masę osób z Polski wyjechało, ale ja mam problem, jak to określić. To znaczy na pewno to nie było, w moim pojęciu nadal nie jest ratowanie Polski przed inwazją sowiecką i działalność patriotyczna. Mówiąc krótko, tutaj do świętej pamięci generała to odnoszę. Porządni ludzie nigdy się nie znajdują w takiej sytuacji, w jakiej on się znalazł wtedy, w tym roku 80 w Polsce. I nie muszą podejmować takich makabrycznych decyzji. Ale widzę to rzeczywiście jakoś inaczej, to znaczy nie tak dramatycznie. Są takie zawsze po latach, prawda? Zatem nikt mnie nigdy nie uderzył, nikt mnie nie maltretował. A jeżeli to psychologicznie, no to niby wszędzie służby śledcze mają takie. Ja miałem akurat ze sobą całonocne przesłuchanie wbrew przepisom, to mógłbym to skarżyć i teraz żądać jakiejś renty inwalidzkiej, bo mi przytrzymali całą dzień i całą noc, to jest sprzeczne z regulaminem. Ale pytali mnie, no, może czy pana wysłać na dołem, czy może pan się zgodzić tutaj siedzieć. Więc ja już naprawdę chyba wolałem tam siedzieć na Tokowieckiej. Trochę to było za moją zgodą, więc ja też, jeżeli jestem uczciwy, to miał problem, żeby to... Ale tak mówię o tym, żeby nie idealizować stanu wojennego, ale też pokazać mój dystans wobec tych emocji wiersza, prawda, które się odwoływały do Ewangelii, do Bóg wie czego, prawda. I że to trochę siła tych emocji została skompromitowana, można powiedzieć, potem przez nasze konflikty, kłótnie, różnice psychologiczne czy inne. To jakby zostało zdezawuowane i się to zrobiło takie trochę, prawda, dziwne. No. Ja nie mam odpowiednich słów na określenie tego, jak ja bym chciał nazwać, tak, czym właśnie był stan wojenny. Znaczy wtedy bym powiedział, że to jest zbrodnia przeciwko narodowi polskiemu, a teraz bym nieszczęśliwy, że muszę rezygnować w sprawie zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Tak muszę to określić. No dobrze, to przejdźmy do tych wierszy. Ja bardzo proszę o odczytanie kilku z nich, będę mojego wyboru, się tak wyrażę. A potem, ponieważ ja rozumiem, że pan ma troszkę, pan by tego na innego wyboru trochę, prawda? No? Ja może oprócz jednego wiersza bym nie użył żadnego z tych wierszy w takiej antologii. Uważam, także że jest to kilka lepszych w sensie poetyckim, bo głównie rozpatrzono wartość poetycką. Tak. Ale może jak chodzi o wartość dokumentalną, no to właśnie. One są oczywiście cenne, dlatego że są dokumentem ówczesnych emocji, nieprawdopodobne jakie żeśmy mieli i które wszyscy ulegali bez względu na to, jaką mieli chemię psychiczną. Dobrze, to spróbujemy się tak, posłuchamy w pana interpretacji tych paru wierszy. Być może to nasunie nam jakieś pytania, a panu jakieś odpowiedzi. Może się zarysuje jakaś różnica między nami, to dobrze, a ja wiem, to też jest dobrze. A później będę odczytał jeszcze kilka tych z własnego wyboru. Jestem w stanie zaakceptować literacki. Coś takiego. Palec Boży to jest, co to jest 82 rok, tak? Przynajmniej wydane w drugim. To jest napisane też niewątpliwie. To koniec pierwszego. To są takie wiersze, które ja często czytam w kościołach, czy z ołtarza, czy w ziemiach kościołów w całej Polsce. I księża się nie oburzali na mnie, właściwie powinni, że ja używam tak łatwo Ewangelii, czy Testamentu, prawda, starego i nowego. Do wierszy, no, w sytuacjach bardziej świeckich. Palec Boży, dlaczego Pan Bóg milczy? Dlaczego na to pozwala? Gdyby podnieśli głowy z piersi, jeżeliby nad sobą palec Boży z wyrwanym na torturach paznokciem. No właśnie, to już jest nieprawda, bo nie było chyba takiego przypadku, żeby wyrwano w stanie wojennym paznokcie. Było kilka osób nieźle
skatowanych, ale nie aż tak drastycznie, jak robili hitlerowcy, prawda? Więc to już też jest taka metafora, świetnie są odbierana wtedy, ale gruba przesada, chodzi o fakty. Ale, proszę powiedzieć, pana przekonanie, mniejsza o tym paznokieć, prawda? To detal jednak jest. Natomiast... Wie pan, jeżeli się strukturowany, to to nie, ale to są ale ale bardzo sobie. Tak, ale to jest prawda, ale nie o to się nie pytać. Chciałem zapytać co innego, bo tutaj jest takie przekonanie u pana w tym wierszu, tak mi się wydaje, jakie też na przykład Jan Paweł II miał niewątpliwie, a to było przekonanie tego rodzaju, że Pan Bóg się wdał w historię Polaków. Najpierw niech wstąpi Duch Twój, no to jest wiara w to, że Pan Bóg się może wdać w tą historię, jak zechce, no a później w wielu jego tekstach jest przekonanie, że się wdał jak najbardziej. I w, nie pamiętam, roku, już w Wolnej Polsce, w Sejmie, nie pamiętam, to był rok, jego przemówienie sejmowe, kiedy on to jeszcze raz potwierdza, prawda, że to wszystko jakoś było z namysłem Bożym. Dobrze, wie pan, ale jestem ateistą, byłem nawet wtedy... No właśnie, ale jak to kiedyś byłem wierzący, ale to byłem dzieckiem, więc ja nie powinien używać takich metafor i prawda, nazwać tak trochę, to nie mam jakichś już do sumienia, tylko mówię, że ta przesada mi się wydaje taki komiczna trochę. No i oczywiście pan ma rację, że kilka osób zginęło i każdy człowiek jest znacznie ważny, jest osobnym światem, ale, ale to były często wypadki przy pracy, no to przepraszam, to strasznie brzmi, ale w Argentynie zamordowano tysiące ludzi, część z nich wyrzucano z samolotów, w Grecji podobnie, w Chile to w ogóle nie ma co porównywać, więc w tym sensie trzeba brać pod uwagę jednak punkty odniesienia jakieś, no prawda, jeżeli mamy jakiś punkt odniesienia do innych sytuacji tego typu. Jeszcze, prawda, tych morderców księdza Popiełuszki osądzono, prawda, jak osądzono, tak osądzono, ale jak osądzono. Kto zabił Przemyka, właśnie do końca nie wiadomo, ale to są rzeczy, które też dotyczą bliskich ludzi, bo ja się z Basią przyjaźniłem, prawda, więc to nie jest tak, że to było nieobojętne, ale myśmy już dosyć szybko zaczęli widzieć, że ta skala tej, biorąc pod uwagę skalę tej operacji, która była moim zdaniem najlepiej przeprowadzona operacją w historii Polski, to muszę docenić przeciwnika, dojść o sprawność, prawda? To w tym dniu stanu wojennego chyba nie było żadnych zabitych. Potem był wujek oczywiście, który był straszną klęską psychologiczną władzy i władza o tym wiedziała, że to jest katastrofa, prawda? To i tam nie było ich zamiarem, bo nie byli idiotami, prawda? Mogli być podni, ale nie byli idiotami, więc trzeba oceniać to, gdy chodzi o skalę jakby operacji, o długość oporu, ile to było lat. No i oczywiście jest okrutnie liczyć, prawda, czy 100, czy 1000, czy 10 tysięcy, no ale to jesteśmy skazani na to jako ludzie, żeby jakoś też liczyć, prawda, ilość ofiar i skalę cierpień fizycznych, psychologicznych i innych. Więc ja to widzę, że następny jest wiersz, taki przełyk, tak, ja się wstydzę. Prosiłbym o przełyk, jeśli można. Tak, no dobrze. Ja bardzo Janka Lipskiego lubiłem i on mnie też zresztą, ale ja się wstydziłem tego wiersza, że on jest taki właśnie... I on nigdy mi o tym wierszu słowa nie powiedział, złego czy dobrego. Przełyk. Jan Józef Lipski jest ciężko chory na serce i już nieraz umierał. Prowadzę go w kajdankach przed sąd, bo chciał być z nami, gdy nas strzelamy. A my teraz wolni i cali siedzimy przy stole, dzieląc chleb, który wrzucamy w mroczny przełyk sumienia. Czy możemy zagrać w co poeta chciał powiedzieć przez to, bo ja nie całkiem rozumiem. Siedząc wolni i cali przy stole, to kto siedzi kiedy? To są koledzy Jana Józefa, którzy są poza więzieniem? Z opozycją, którzy nie zamknięci. Tak. Ci nie zamknięci. To jest tak trochę, że czasami ma się to sumienie rzeczywiście wśród ofiar, prawda? Ja się starałem być, ale mi się nie udało, bo jak tej nocy krążyłem po Warszawie, to pojechałem do finale już do zajezdni autobusowej na Chełmskiej. Chciałem tam zostać z tymi kierowcami, ale nie wyrzucono, więc mógłbym tutaj podzielić los Jana Józefa Lipskiego. A ten mroczny przełyk sumienia, że jemy chleb i on wpada w mroczny Może sumienie ma różne kolory, ale no jest jednak taki, no to jest taka metafora poetycka. No na pewno, tylko... Nie jestem tyle wiersza przywiązany i też nie będę się tłumaczył z jakichś tam metafor, które tam są, albo z
Sumienie można traktować też fizjologicznie, jako, jako przewód żywy, który istnieje, który tak jest. Pytanie o duszę i jakieś takie pytania filozoficzne, na które ja tutaj akurat na taką dyskusję nie jestem przygotowany. Patrzę z przerażeniem na ten następny. Już mamy już mierzwa, jeśli pan pozwoli, dobrze? No może, czy naprawdę muszę to czytać? To bardzo proszę, bo jak nie to ja przeczytam. Robię tylko i wyłącznie dla pana. Dziękuję. Mierzwa. Gdy brali sąsiedni kamienicy, robotnika mówił: historia wam tego nie wybaczy. Lecz oni go nie słuchali. Słyszało dziecko stojące na schodach. Założyli mu kajdanki, ich było czterech, on był jeden. Tysiące ludzi obok parzyło herbatę i padał grudniowy śnieg. My, którzy już znamy względność rzeczy i pojęć, wiemy, że wiele jest historii. Jedno napisze nasz sąsiad szpicer. My zaś będziemy tylko mierzwą myślącą rzuconą po polach, na którą wysypią czerwony gruz, spleją asfalt i beton. Tam kiedyś dziecko, jeżeli zdąży, zbuduje z potozowanych kart wysoki dom. No nawet ten wiecz nie jest taki zły. Tak? No dobrze, ale to pytanie się narzuca. Ja to tak czytam, że jeśli ten szpicer napisze swoją historię, prawda, no to będzie trochę tak, że zwycięzcy piszą historię, czyli zwycięży szpicer, tak? A my ci, ten lud solidarnościowy, on będzie tą mierzą historii, czyli będzie przegrany, tak? Czyli to był moment takiego, jak rozumiem, pisząc to, taki moment miał pan... Lud 82 roku, wtedy żeśmy nie mieli dużej wiary, że to wygramy. Tak. To mi się też to było, przepraszam, że tak ładne w naszej działalności, mówię tutaj o setkach tysięcy ludzi, przecież tylko sobie, żebyśmy nie wierzyli w zwycięstwo, ale zarazem żeśmy byli pewni, że musimy zrobić symbol, prawda, nadzieję, że przegramy. Jest taki wiersz Słowackiego, gdzie tam Bóg ma patrzeć, jak my umieramy, prawda, znaczy, że pokażemy, że przegrywamy w ten sposób heroiczny, a nie jakiś niski i konformistyczny. I że to jeszcze luty to luty 82, to nikt nie wierzył, że to się może skończyć, tak się skończyło, prawda, ostatecznie. Się skończyło w 89, co pan powiedział. No już w 88 to już było stwierdzić, tak, no, w tym się skończyło, jest tą granicą. A nie w 83, pan powiedział. No dobrze, bestie, jeśli mogę prosić pana. To jest Matka Boska, użyta to. Gdzie jest Matka Boska? Bestie. Mówią, że Matka Boska w Żyrardowie wstąpiła do partii. I otwierają mi legitymację z fotografią na końcu, na której widać dwie blizny na policzku. Mówią, że Chrystus Białołęcy już podpisał akt lojalności. Pokazują w telewizji papier, plagę, prześcieradło z czerwoną plamką. Mówią, że 12 apostołów ułożyło petycję, by rozwiązać solidarność. Teraz przy stole w urzędzie piją wodę mineralną i tylko jeden jest smutny. A na dodatek są niezbite dowody, że nawet krzyż zrozumiał rację stanu, że gwiazda betlejemska była czerwona. A nas, którzy trwamy w upartej niewierze, rzucą na pożarcie głodnym bestią. Kłamstwo, obłudzie i zdradzie. To też bardzo pesymistyczne. To jest taka polemika nie z ugodową no tak, polityką tak. Prymasa Glemba, coś takiego, tak? No też pewnie coś takiego było, też tak. Tak się domyślam. No to, a to jest... Ja tak nawet nie pamiętam, co trwoga. To jest. No dobrze, chcę pan, żeby mi trwogę przeczytać? Tak. No, trwoga ma przynajmniej jakiś taki zarys szerszy, trwoga. Zbuntowała się prowincja. Kto by pomyślał, że brak mięsa doprowadzi do takich zaburzeń? Nawet namiestnik się ugiął, tak głośno krzyczał lud. Zapomnieli o głodzie, tylko rozprawiali na placach o wolności, jak filozofowie. A imperator w dalekiej stolicy gniewał się bardzo. Bolało go wielkie, czerwone serce i pogorszyło się zdrowie. Teraz znowu porządek panuje nad Wisłą i wielkiej ciszy poszerza się, pogłębia, umacnia, przyjaźń z imperium i krzepnie, jak trwoga na północnym wietrze. Oni tych moich wierszy bardzo nie lubili, mówią o dupekach i czytali w stanie przymienia na przesłuchaniach i patrzyli na mnie krwiożerczo, jakby zdając sobie sprawę, że, no, że słowo jednak takie poetyckie wtedy miało swoje znaczenie. Nawet kiedyś mi powiedzieli, tak pana zamkniemy, że pan nie będzie mógł nic pisać. Mierz się zamknięty na 48 godzin, tylko że po Poznaniu Wojennym, ale też to oczywiście to te 48 godzin dopisałem na tym wierszu. I taki wiersz jest zresztą 48 godzin. Tak, jest, no chyba tutaj jest. Tutaj. Nie wiem, czy tutaj jest. Zdaje się, że jest 48 godzin. 48 godzin jest, tak? Jest. To może przeczytajmy. Tak, to jest właśnie, w jakim sensie to, znaczy jak Państwo widzicie w tych wierszach, oczywiście odnoszę do historii polskiej i w sposób bezczelny.
bez litości porównuje te stany, ten stan wojenny czy stan powojenny do XIX wieku i naszych powstań i prawda, tej... Ja miałem wrażenie, że jesteśmy w tym nurcie jednak tych wydarzeń XIX-wiecznych, że ta polska historia się powtarza, czkawką się powtarza, jak pisał poeta. I to też dawało się moc pewną, to jest tam tą siłę, która daje tradycja, prawda, niepodległościowa, że ja kiedy krążyłem tej nocy po Warszawie, miałem wrażenie, że uczestniczę w jakimś powstaniu, czy tam w czymś i potem też, prawda. Jak byłem w Stoczni Gdańskiej w czasie strajku sierpniowego, też miałem to, ten przywilej być wtedy, miałem przywilej być wtedy wszędzie, gdzie było coś naprawdę ważnego. Też miałem wrażenie, że to jest część polskiej historii, prawda, i strasznie bym się zdziwił, gdyby mi wtedy ktoś powiedział. I bo pobycie w Stoczni Gdańskiej, byłem aż do końca, aż do wygranej przez 2 tygodnie. I po tym stanie, po tej nocy stanu, ktoś mi powiedział, że to się jakby nie utrwali specjalnie w polskiej historii, że tego nie będzie jako świadectwa w filmie, nie ma filmu o stanie, o nocy stanu wojennego, a to jest genialny temat. I nawet dla Wajdy jakiś pisałem scenariusz, ale coś mi nie bardzo chyba wyszedł, bo też za bardzo go opieram na swoich doświadczeniach. Wajda miał taki pomysł, żeby o tej nocy, bo to świetny temat, ta noc stanu wojennego. Oczywiście to musiał być film również groteskowy trochę, bo tam było dużo elementów groteski, tragedii, groteski. Tam było wszystko właśnie z historii Polski. I fragmenty z Wesela, i z Dziadów, i jakieś powstaniowe. Także to tam jest chyba niezwykle gęsta i te emocje, prawda, potem. No a tutaj z kolei moją techniką przetrwania wtedy to było opisywanie wszystkiego. To znaczy jak ktoś mi robił krzywdę, czy Polsce, to ja to od razu próbowałem opisać nadal i dać temu, żeby ten dramat miał, prawda, jakąś formę literacką. My wiemy, że nadawanie formy nawet naszym osobistym dramatom jest świetną autoterapią, prawda. Ja też, to była też taka forma obrony przed, no, nie mieszkałem w domu też przez rok, no to było dość trudne jednak doświadczenie i dziwne chwilami. Więc tutaj, jako że oni mi grozili, że tak, że nie będę mógł nic pisać, to właśnie ja utrwaliłem też wierszu, który oni potem musieli czytać i mieli chyba też poczucie jakiejś groteski, tego, że ja kpię, zresztą w moich teczkach potem jest, że ja strasznie jestem kpię i że jestem niereformowany, w końcu uznali, dali mi wtedy spokój w 1987 roku. 48 godzin. Sadzę pana, bo napisał pan o mnie wiersz. Mówi z uśmiechem kapitan Służby Bezpieczeństwa. W celi piątej dwóch poczciwych kryminalistów opowiada mi o swoim życiu. Jeden ukradł rower, drugi przydusił stryja na pracę. W korytarzu poczciwi milicjanci biją człowieka. Słucham, jak pałka kłóci się z ciałem, pomału dochodzą do porozumienia. Gdzieś wysoką maszyna do pisania snuje melodię urzędu. Szczętem gazety wśród niedopałków umacnia i pogłębia przyjaźń z imperium. Na ulicy Antoniego Malczewskiego, poety romantycznego i alpinisty, słychać szelest kobiecych nóg. Przez dziurkę wygubaną w ścianie przyciskam się do sąsiedniej celi. Siedzą tam komuniści, więźniowie końca i początku wieku. Nie mam im tyle do powiedzenia, ale milczę, przecież i tak nie uwierzą. Zapaszeni w przyszłość przysuwają palcami martwe ziarenka dialektycznego różańca. Wychodzę o 6 rano, budzi się Warszawa. Zakładam jej sznurowadła i wzruszam ramionami z oddechem ulgi tak płytkim, że nazajutrz bez trudu przyprawi się na mój brzeg kozacki patron. No tutaj tych odniesień historycznych, aluzji mitologicznych, historycznych jest cała masa. I tak przewrotnie nawet się na komunistów, właściwie bardzo zręcznie to napisałem z punktu widzenia sprawy wspólnej, prawda, i irytowania organów służb bezpieczeństwa. Dlaczego płytki oddech i kozacki patrol się przeprawi z łatwością? No, że znowu pan, widzę, jest bardziej od prozy niż od poezji, bo żąda pan tłumaczenia metafor, ale no tak, no to jest trochę niewiara, że my raczej tego nie wygramy i że jednak jestem ciągle przegrani, ale heroicznie, no, w tym sensie. To bardziej jest metafora taka na obraz, prawda, jak z Gieromskiego, czy coś, niż o sens wiersz. To ja? Przepaść, dobrze? Przepaść teraz? Jest pancerniak, szukam tutaj przepaści. Co się dzieje? Ale na którą stronę jest to przepaść? Po trwodze. Przepaść, tak.
Przepaść. Jest pierwszy dzień wiosny. Życie toczy się prawie normalnie. Przywrócono nawet w radiu drugi program i śpiewał właśnie Frank Sinatra. Życie toczy się prawie normalnie. Jest mniej niż było patroli. Godzina milicyjna ma nawet swoje zalety, a ja jestem ciągle jeszcze wolny, wbrew dialektyce historii. I prawie jak zwykłym drewnie drążą swoje cele skazani. A pan słyszał, że podobno na prowincji piją na śmierć oficerowie, a w Katowicach na komisariacie znowu kogoś skatowali, a ten chłopak w Poznaniu już umarł. Zaś przy murze kopalni wujek Krzyś już puścił pierwsze pędy korzeni. I nic dziwnego, to przecież jest już marzec, milcząc prawie wolny pomiędzy dwoma słowami. Miesiąc prawie wolny. Pomiędzy tymi dwoma słowami jest przepaść. Jeśli chcesz skakać w dół, staraj się lecieć głową w dół. Jeżeli chcesz skakać, staraj się lecieć głową w dół. No, tak, to jest tak dramatycznie mocno. Przepaść jest między prawie a wolny. Tak, że to jest między słowami. A pan jest... Miesiąc prawie wolny. A pan jest jeszcze niezłapany, o to chodzi. Ja jeszcze tak żartowałem, że nie można znieść stanu wojennego, bo jest nie do zniesienia. Ale ja oczywiście dosyć szybko uciekłem wtedy w prozę, to znaczy uciekłem w prozę, którą podpisałem w Kulturze Paryskiej. Uważałem, że w wierszach się nie mieści cała groteskowość tej sytuacji, wszystkie te komplikacje, że mi łatwiej będzie, kiedy będę pisał felieton czy esej, prawda. Stąd w moim piśmie wezwanie zacząłem pisać pod pseudonimem Witold Harłamp. Dziennik zewnętrzny, który potem bardzo szybko wypaczył Giedroyć w Paryżu i mnie tam zwabił do Kultury Paryskiej, gdzie pisałem to prawie co miesiąc przez lata długie, zaskakująco długie lata. Więc, ale to się wzięło z tego, że nie mieścimy się w poezji, prawda, że ten heroizm po roku, dwóch już nie brzmiał tak dobrze i też nie miałem do końca języka, żeby opisywać to, co się dzieje. I się w dużej mierze przestawiłem na pisanie tekstów felietonowy, a felieton, jak wiadomo, że jest dobry, łączy w sobie i poezję, i esej, jakby tutaj się można wyżyć, prawda, też i społeczno-politycznie, i dokumentalnie pod każdym względem. To ostatni z mojego wyboru wiersz, Planeta. W ogóle tego nie pamiętam, jest dobrze. A, no tylko to tu trzeba zrobić wstęp. Ja mam proszę, proszę. Tomik Biała Łąka, jak siedziałem w Białołęce, to napisałem między 9 listopada a 23 grudnia roku 1982. Jak byłem przez wczoraj przesłuchiwany w IPN-ie, to musiałem z tego przeczytać, bo ja nie pamiętam, jakie to były daty, kiedy ja byłem internowany, a mnie po roku złapali na ulicy. I ja tam pisałem taki rodzaj notatnika, zarówno poetyckiego, jak i reporterskiego. Więc to się ukazały te moje wspomnienia w reportażu, który był wydany w Polsce i w Berlinie potem. I też używałem takiej formy takich kamyczków poetyckich, jakby, takich notatek. Ja uważam, że jest bardzo cenna ta część poezji, która jest też reportażem. To miło, żeby się ze mną zgodził, lubię takie wiersze, które są też jakimś świadectwem, jakimś obrazem rzuconym w czasie, prawda, w przeszłości. I jednym z tych wierszy jest wiersz Planeta, który pisałem właśnie do Białej Łąki. Jeżeli tutaj mówię o kimś on, to mówię też o kolegach z sceny albo w ogóle z tego pawilonu Białęca. Planeta. On jest tutaj, bo włączył na hali syrenę. Wyła, jakby ją obdzierano ze skóry. On jest tutaj, bo chodził od stanowiska do stanowiska i mówił, wolność musi być. On jest tutaj, bo zatrzymał swój autobus na skrzyżowaniu Starego i Nowego Świata. On jest tutaj, bo milczał, kiedy go bito. Teraz wszyscy tłoczą się w celach, stąd tyle uniesień. Skąd tyle... Jeszcze raz. Teraz wszyscy tłoczą się w celach. Skąd tyle istnień na tej wymarłej planecie? No tak, ja nawet tutaj jakoś uciekam w poetyckość przez jakąś metaforę co jakiś czas, jak ktoś broni te wiersze. Ale ja bardzo chciałbym przeczytać właśnie coś, co ja sam bardziej lubię. Bardzo proszę. Teraz wybór wierszy ze stanu wojennego. Ja kiedyś do mojego tomiku wybrałem. Autor, który unikał tych wierszy w ogóle w wyborach wierszy, ale... Muszę tutaj znaleźć, dobrze. Śnieg. To jest ten o nocy stanu wojennego. Śnieg. Na odwłoki czołgów pada śnieg. Na skarlałe orły, bite w żołnierskie czapki pada śnieg. W szczeliny naszych rozbitych domów, na tajniaka, który mnie szuka, na kwiaty, których nie zdążyłem kupić, pada śnieg.
na wiersze, które już nie napiszę, na ludzi, których już nie zobaczę, na mój gniew, co nie umie przekroczyć granic dłoni, na nasze życie, dziurę po wybitych zębach, pada śnieg. Teraz jakiś jeszcze wiersz o piece, tutaj strasznie dołożyłem Broniewskiemu. Piece. Gdy Władysław Broniewski siedział w celi z towarzyszem Janem, nie wiedział, że w piecach Magnitogorska, które zapłonęły dla nich jak gwiazda betlejemska, że w tych piecach spalą nasze książki, nasze bojowe sztandary i orła, który krzyknie jak zażnana kura. I nie wiedział. Potem nauczył się zamykać oczy i pić w mroku na śmierć, na pobliskiej Rakowieckiej tak głośno krzyczeli torturowani, że kiedyś do celi 13 towarzysze strażnicy rzucą proletariackim kopniakiem studentów i robotników z ulicy Broniewskiego. Teraz taki bardziej wyciszony wiersz, też chyba jedyny, który lubię z tego tomiku Białąka, Widzenie. Mój syn był dzisiaj po raz pierwszy w więzieniu. Już wie, jak wygląda brama, strażnicze wieże. Wie, że tęsknię za nim, a rozstanie jest jak podarta kartka papieru, na której narysował słońce i dom. I taki wiersz już bardziej, mniej jakby historyczny, a bardziej jakby go nazwać filozoficzny czy psychologiczny, społecznie też. Mniejsze zło rośnie, a kiedy już pokryje pole na wzgórzu i wolną wolę w dolinie, któż tego ośmieli się powiedzieć, że dokonano złego wyboru. I ten wiersz się bardzo podobał Adamowi Michnikowi, jeszcze w czasach, kiedyśmy byli blisko, a tu przeczytam też wiersz, to paradoks. A nie, to chyba on jest gdzie indziej, to się bardzo podobał generałowi Kiszczakowi. Pokazuje wszystkie komplikacje. Tylko muszę to, nie wiem czy ja znajdę, ale moja mama, która miała wtedy manię, w 1984 roku spotkała się z generałem i on właśnie powiedział, że mu się podoba ten wiersz o Armii Krajowej, która odchodzi. W ogóle to było skomplikowane. On na przykład Kiszczak mówił wtedy mojej mamie, że to też jest znak czasu, że oni zamierzali mi wytoczyć proces po tej Izbianki i przewieźć do więzienia na Rakowieckiej, ale ze względu na mojego ojca, który zrobił, prawda? Więc to takie jakieś sentymenty do pisarza, który przecież już od lat był zbuntowany i wtedy jeszcze już nie żył mój ojciec, właśnie wtedy zmarł. Ale też jakieś... i właśnie, że on jest wzruszony tym, że ojciec mojej matki, mój dziadek, był oficerem, legionistą, miał virtuti militari masyjnego znaczenia i zginął bohatersko w obronie Warszawy w 1939 roku. Więc jednak dla niego to było jakoś, przynajmniej to powiedział mojej mamie, ja nie wiem, co on w duszy czuł. Próbuję pokazać, że to bywało skomplikowane, no i że nie byli tylko oni podli, prawda, że były też jakieś komplikacje w tym. I już nieważne, w jakim celu tam moja mama była, bo z tego nie jestem za bardzo dumny, ale w każdym razie... W celu zwolnienia pana? Nie, to już było dużo później. Ona, w jakim celu? Ja po prostu miałem taką przygodę, ja nigdy o tym nie mówiłem, bo to głupio. Miałem taką przygodę, że dostałem paszport w 1985 roku, co było dla mnie szokiem, bo dostałem stypendium kościuszkowskie i oni mi ten paszport zabrali tym przed wylotem. Mówią, że to było niedopatrzenie, że mi go dali. To było wyjątkowo nieprzyjemne. Jeszcze pamiętam, że miałem spotkanie z księdzem Twardowskim w podziemiach Kościoła Świętego Krzyża. Ja jako jego uczeń, bo ja chodziłem do niego na prywatne lekcje religii, nawet mam ładny wiersz o lekcjach religii z księdzem Twardowskim. I wtedy strasznie byłem nabuzowany politycznie tam w tych podziemiach, że mi właśnie ten paszport zabrali na dzień przed tym spotkaniem. Ksiądz czytał wiersze bardzo religijne, bardzo polityczne wtedy, pamiętam. I moja mama poszła oburzona, jak oni mogli mi paszport. Oczywiście absolutnie bez mojej wiedzy to zrobiła. Ja po prostu byłem wściekły i w rozpaczy. Co gorzej, mi ten paszport oddali potem. I Kisza właśnie wtedy mówi, jak on ma ogromny szacunek dla mojego ojca jako pisarza i również na pani ojca, który zginął w obronie Warszawy i był bohaterem wojennym, prawda? Więc próbuję to pokazać, że rzeczywiście no, pewne komplikacje. Wtedy i tak byłem pewien, że jest inaczej jakoś, prawda? Ale to próbuję znaleźć ten wiersz do Kiszczakowi, bo to było też bardzo znamienne. I teraz, kiedy widziałem tego Kiszczaka na noszach, jak go tam brali na to badanie, nie miałem poczucia, że jest jakiś szlachetny człowiek, ale wiem, że po co mu dałem szansę na męczeństwo, kurczę, że to może sami dajcie spokój tym starcom. Po prostu. Ja nigdy nie miałem szansę
za bardzo mściwy, prawda, więc... Mam inne zdanie w tej sprawie. To ja się domyślam, ale też nie boję się mieć innego zdania. 84 rok. Przeczytam, że to wiesz, pokazać, że ja piszę zupełnie inne rzeczy, prawda, że pisałem kompletnie inną poezję niż tą wojenną. I tak jest ładny chyba wiersz, mówi lekcję Lidii z księdzem Twardowskim. Mówię o Matce Boskiej, łagodnie, tak bardzo łagodnie, jakby była płochliwą sarną. Zamknięty w swojej czarnej sutannie, patrzył na mnie z góry. A ja mnożyłem swoje 7 lat przez 10 wątpliwości. Teraz mam o kilkanaście lat więcej, odpowiednio więcej wątpliwości. Można bez nich już nie ma zbudować bezbożny kościół. Lecz od tamtego czasu przychodzi do mnie często płochliwa sarna, spogląda łagodnie i wątpi we mnie. Na tym spotkaniu z księdzem właśnie ten wiersz czytałem, się bardzo zresztą lubi ten wiersz, jako jego taki niewierny uczeń. Zresztą też na anegdoty powiem, że moja mama, kiedy ja chodziłem na te lekcje, miałam bardzo 10 lat wtedy właśnie, na te lekcje religii do kościoła wizyty, jak jeździłem autobusem 107. Moja mama spotkała księdza i na ulicy pyta, jak Tomek na tych lekcjach. Zresztą on tylko i wyłącznie miał ze mną te spotkania. A nie było więcej uczeń. Więc on się potrapał w głowę, mówi, wie pani, to jest naprawdę wrażliwy i inteligentny chłopak. Chłopiec, ale czy pani powiedzieć, że to jest wielki antytalent religijny. Więc mi się podoba to określenie. W jakimś sensie do dzisiaj jestem wielkim antytalentem religijnym. To co, jeszcze jeden to przeczytam? Ja może z tych... Na koniec tej sekwencji? No tak. Bo jeszcze pana się wypytać o to i o to. Ze spraw ogólniejszych. To jest rok 84 taki, o, jeszcze wiersz Dym, który na przykład ja dosyć lubię. W większości nie lubię, albo jakoś nie mam pozytywnej emocji. Dym. Gdy szedłem dzisiaj obok murów więzienia, nie czułem nic. Wybaczcie mi, przecież wiecie, że moje nic ma piwnicę, strych i dym z komina. Ten dym widzicie, patrząc przez blaszaną szczelinę i nieba siniak, na którym zakrzep ptak. I to jest oparte na takim prawdziwym moim doświadczeniu duchowym, kiedy przychodziłem na obok więzienia na Rakowieckie, ja już wolny. A moi koledzy tam siedzieli, prawda? Miałem jakieś wyrzuty sumienia, może nie jakieś dramatyczne, szczególnie, że wtedy powiadomo, że ich nie zamordują, ale jednak było to trochę głupio, prawda? Że ja przechodzę bezradnie obok więzienia na Rakowieckiej, gdzie oni siedzą. I to właśnie, wiesz, jest o tym. No dobrze, z tego wynika, że pan bardziej jest esteta niż, nie wiem, publicysta, tak? W skrócie. Czasami jestem bardziej publicysta. Ale w stosunku do poezji stanu wojennego, ale jest bardziej esteta niż publicysta. Ale to się dobrze składa, dlatego że ja się zapytać teraz o dwie rzeczy. Najpierw bym chciał spytać pana o... Wychodząc od Barańczaka, Fasada i Tyły, pamiętam, mam taki słynny esej, prawda? To jakby główna myśl, chyba ja pamiętam główną myśl tego eseju, była taka, że to stoi na kłamstwie. Komunizm stoi na kłamstwie. Z przodu jest co innego, a te tyły, ta istota jest inna zupełnie, prawda? I mnie się wydaje, że wyście mieli łatwo stosunkowo, ponieważ to kłamstwo było jednak potężne, zwielokrotnione, wzmocnione tymi czołgami, prawda, tymi internatami i tak dalej, propagandą. Świat był bardzo prosty, bo trzeba było łatwo. W jakim sensie moralnym był bardzo prosty. Pamięta pan wiersz i później piosenka z tego powstała. Jeszcze dzisiaj jakoś popularna też jest. Młynarskiego Przetrwamy. Nie pamiętam, ale... A to jest tutaj. Nie sobie... Jest. Mogę pana prosić o przeczytanie? To krótkie jest. Ale to jest... Wojciecha Młynarskiego. Wojciecha Młynarskiego. No muszę pan przeczytać. Ja chciałem, że pan przeczytał, ale... Dobrze. To ja. Już szukamy. Może nie całość. Zespół Raz, Dwa, Trzy też to wykonuje. Jest taka płyta Raz, Dwa, Trzy Młynarski. Ale sam Młynarski to śpiewał i to było,
to było znane z kasety takiej wydanej, już nie pamiętam, CDN albo kto inny, nie wiem, Nowa może, raczej Nowa. Raczej Nowa. Taki koncert był gdzieś w kościele, czy nie wiem, gdzieś w miejscu, nazwijmy to, półpodziemnym. No tam śpiewał tą piosenkę. I ona się zaczyna tak. Dopóki zwykłe, proste słowa nie wynaturzą się żałośnie, póki pokrętna nowomowa za kalcem w ustach nam nie rośnie, dopóki prawdę nazywamy miłość wstępliwie ćwicząc wargi, w mowie miłosza, w mowie skargi, przetrwamy, przetrwamy, przetrwamy. Koniec tego wiersza jest taki. A kiedy każdy z nas uwierzy, jak wielka siła za nim stoi, nagle, pewnego dnia, dostrzeże, że mniej się boi, mniej się boi. Ten swojski strach to kawał drania, lecz nim go całkiem pogonimy, sobie życzymy, wam życzymy przetrwania, przetrwania, przetrwania. To już pan pamięta teraz. No tak, tak. Tak. Ja tak za dużo w ogóle nie pamiętam. Ja myślę, drogi prowadzący, że może będziemy pomalutku zmierzać do końca, bo ja tam mam trudną sytuację rodzinną, żeby tam moje dzieci i żona za długo na mnie czekali. Ale ja może, jeżeli pan... Znaczy, proszę, niech pan jeszcze coś powie i mnie zapyta, ale ja bym chciał zakończyć takimi dwoma wierszami trochę z innej beczki, tak, z innej parafii, dobrze? Ale proszę. Tak? Czy są jakieś pytania na sali też? Dobrze, to ja chciałem zapytać o coś innego, a potem pana wiersze te dwa przerwane na koniec i może jeszcze sam. Myśmy wczoraj mieli spotkanie w Krakowie, był Bronek Maj, pański kolega. I tam ja próbowałem gości skłonić do odpowiedzi na pytanie, na ile poezja ucierpiała, sztuka ucierpiała, tak, forma ucierpiała. Ciekawe. No to wspominam o tym Miłoszu Szlachetnym niestety, no ale też były inne wypowiedzi, prawda, w tym duchu, no słynna wypowiedź Adama Zagajskiego, Solidarność i Samotność, to parę lat później, prawda. Otóż, no tu jest Herberta do Ryszarda Grińskiego list, prawda, słynny. Otóż, proszę mi powiedzieć, jak pan by ocenił, na ile ta poezja, która z siłą rzeczy miała pretensje do, ambicje być wielką poezją, tak, na ile ona się obroniła przed... Bo pan, jak rozumiem, pan w swojej poezji, swojej własnej poezji z tego czasu powiedziałby, że się raczej nie obroniła, może nie tak mocno, znaczy teraz jestem bardziej łaskawy, niż byłem 10 lat temu. Mm-hmm. Szczególnie, że ktoś przeczytali kilka wierszy, ja może mówię sprawnie, to niektórym się bronią jednak. Też dlatego, że jest takie zjawisko jak starzenie się sztuki, prawda? Też wiersza, czy obrazu, czy architektury szczególnie, że się czasami dobrze starzeje. Dobrze starzeje, prawie zawsze. Z wierszami to jest też różnie, ale też jest taki okres, kiedy wiersze, jeżeli nie są za daleko, też się dobrze starzeją, bo stają się świadectwem czasu. Więc w tym sensie, jako literackie, poetyckie mimo wszystko świadectwo czasu, to te wiersze widzę, że się zaczynają bronić, prawda? Zresztą nie przypadkiem miałem ten cały tom wierszy stanu wojennego i potem wydany w Stanach Zjednoczonych, na Alasce zresztą, i dużym, bardzo pięknie opracowanym graficznie tomie, jak przykład w Stanach Zjednoczonych, prawda? I tamte wiersze są świetnie przyjęte, jakby coś tak innego, oryginalnego i osobliwego z innej planety, prawda, takiej heroicznej. Sam pamiętam, że czytałem taki wiersz w 1985 roku, dzięki temu, że dostałem ten paszport. I tam był Staszek Barańczak, Kurt Vonnegut i Susan Sontag. I była ogromna sala, ja czytałem taki wiersz o tym, że jesteśmy Afganistanem, ducha w Polsce, prawda. To się bardzo podobało też Staszkowi, pamiętam. Co nie zmieniło faktu, że Staszek potem na mnie wściekł jakieś rzeczy i nie dała nie tego mojego wiersza, nie sobie pan wyobrazi, w takiej swojej antologii wierszy stanu wojennego. To też jest dobre, muszę powiedzieć. Ja może już na samym końcu taki wiersz na ostatni oddech, który też jest właściwie taką deklaracją niewiary w dobrą przyszłość. I muszę powiedzieć, że się jednak pomyliłem, bo chociaż jest dzisiaj różnie i skomplikowanie, to jednak na tym najgorszym czy najlepszym ze światów jest być może tak, jak być może, prawda, i że widzimy, że też demokracja i wolność ma swoje cienie. Ale to jest wiersz bez tytułu. Przegrałem, ale nie bardziej od tych, którzy wygrali. Ja słyszę ciszę,
jej nigdy nie usłyszą zwyczajnie.